Jestem z powrotem w kolejnym odcinku Zagrajmy w Resident Evil. Okej. Nie, za mało. Po prostu musi być tu tak ładnie na styk. Niestety. Jakie wywiad to minigierka? Najgorsze jest to, że chyba jeszcze raz taką będziemy mieli. Goddammit. Starczyło? Nie, yeah, starczyło. God damn it. Okej, okay, mamy jedną rzecz. Naprzód. Dobra, teraz musimy tylko tak dostać się do paru rzeczy. Tylko być małe trudności. Okej. Okay. Dobra. Tędy. Leżeć. A potem chyba nie wstanie. A tutaj ciało wisi tam. Okej. Dobra, na pewno potem nie wstanie. Co my tu mamy? To naboje. I tutaj mamy specjalne urządzenie, modulator sygnału. Czyli jeszcze tatka, trzeba ich spalić, nie ma innej opcji. Te, bo zombie się zmutowały wraz z rośliną. Takie tam rzeczy, wiecie. Dobra, i teraz mamy specjalne urządzenie. Gdzie będziemy się bawić sygnały. Zaraz wam pokażę, o co chodzi. Przy okazji, bo nie widzicie powiadomienie, że ktoś go łotanda. Haha. Idziemy sobie. I tak. Mamy tutaj takie, no powiedzmy, rozdzielnie. A nie pisze MELF. I tak. Musimy obejrzeć nasze pudełko. Kliknąć spację. Musimy wybrać MELF. I dobrać siłę sygnału. Żeby się zgadzały tutaj fale.
Prawie. O. Mamy pięknie rozłożone i teraz tak. Klikamy, bierzemy Murpha, wkładamy. I włączamy elektryczność. Mamy tutaj dostęp. Tu jest nóż. A tu mamy schowek. I tak, schowamy sobie to. Schowamy sobie to. Przydałaby się apteczka. Na wypadek sobie coś z to schowamy. Może szczebę też na chwilę. Żeby móc więcej brać rzeczy. Weźmy apteczkę. Kurde, mam sobie trochę kiepskie apteczki, ale co zrobić. Dobra, jedna apteczka, jedna roślinka jest tam na górze, więc sobie trochę pozwiedzamy. Przy okazji zapis. Wow, 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 nie, nie, nie. Nie chcę tracić tamtych zapisów starych. O, paliwo. Stuwa, okej. O, super, kolejny pojemniczek. Może jeszcze weźmy ten nóż i wstawmy sobie tu do skrzyni. No, tamten nóż jest na już wyłamaniu. Ten drugi się po prostu zaraz złamie. Lecimy na górę. Pozbierać fanty. Dobra, pod kujeczką mamy ten. Weźmy sobie. Zróbmy sobie od razu lecznicze. I możemy wracać. Na dół. Na dół, na dół, na dół. To. Dobra, i tu mamy teraz dostęp. W sumie jeszcze mogę parę rzeczy tam pozbierać. Welcome back, Dr. Rozwalić ci rękę. Znowu dwóch nerdów po komiksach. Okej. Who left the freezer open? Ale żarcik. Leon. Na bezpieczeństwo od razu się lepiej zaopatrzyć. Tutaj coś było? Oczywiście, prach strzelniczy. I tak, wsadzamy tutaj ten specyfik. Bo musimy jakby trochę właśnie schłodzić tę naszą substancję. No, w takim stanie się nie nadaje. Jezus Maria, mogą stawić Steama na tybie offline, by nie dostawał co chwilę powiadomień. Ale tak to już jest, jak człowiek zapomni. Okej. Jej. Cooling complete. Świetnie. No już, Ion, już. Masz tu już ciepełko.
Dobra. To możemy już tam w sumie wracać, ale pozbierajmy sobie ten proch, co tutaj leżał. Ogółem pozbierajmy parę rzeczy. Najwyżej sobie ten proch zostawi i sobie. Leon, nie słuchasz mnie? Wiem, że ci się spieszy na randkę z Ada Wong, ale bez przesady. Najpierw robota, potem przyjemności. Co prawda, w moim życiu bym chciał same przyjemności, a nie robotę. Taki tam szczegółik. Ale każdy by chciał, ale się nie da. Nie da, nie da. Się po prostu nie da. Przechowaj. Przechowaj. Dobra. I tak, idziemy teraz na górę. Po co mu się schodkami męczyć? W sumie to bym mógł odblokować jeszcze parę rzeczy. Więc dobra. Najwyżej porozbieramy rzeczy, a potem się zajmiemy tutaj główną fabułą. O, sąsiedzi się obudzili, fajnie. Dobrze wiedzieć. Ale nie tu poszedłem, fuck. Idziemy sobie tu. Idziemy tu. Bierzemy sobie to. Coś jeszcze tu było? Tak, ten. Duży zestaw prochu. Połącz. Proszę bardzo, mamy już dużo naboi do pistoletu. Od razu max mamy. Dobra, tu był już cały ten. Ok. Wpadę, wyciągnijmy miotacz ognia. Jeśli przyszedł tutaj koło, przyszedł. Penimy kwasy. Penimy kwasy za pomocą napalu. Możemy użyć tego sygnału, coś tam. Teraz sobie przodujmy. Pięć zawsze w pogotowiu. Przodujmy. Jest pięknie. Bo coś tu. Nie. Więc dobra, co ja mam tutaj niepotrzebnego na razie? W sumie ten elegant mogę przechować. Ok. Odblokujmy resztę rzeczy. Się to przyda. W sumie ten miotacz ognia dość ciekawie wygląda. No niestety musimy trochę pobiegać, jak to bywa z naszym szczęściem. Ponieważ musimy tu sprawić sprawę z zasilaniem. A żeby to zrobić, to musimy iść tutaj. Do sypialni. I tutaj jest move. Czyli znowu zabawa z tym. Move. Poszło łatwo, szybko. Mów. Użyj. Jej! Dobra, na kolejną broń. Przecież nie masz nogi. Straciłeś... Fuck. Ej, ej, łaj na mi, mamy notatki. No i niestety został tutaj smasakrowany przez zombie. Okej, przywróciliśmy
Zasilanie w całym pokoju. Dobra, czy to był... Tak, ten nóż, okej. Jeszcze mamy jeden pokój. Żeby włączyć zasilanie, z tego co kojarzę. Bo tutaj jeszcze nie mamy symboliki, że skończyliśmy. Na wypadek zwiedzę pozostałe poziomy. Zresztą i tak nie mam co robić, tylko zwiedzać. Przechowaj nóż. Dobra, możemy więcej gratów teraz nosić, to sobie weźmy taką apteczkę. Bo i mamy natto. Natto, no w sumie trochę mało. Tak patrząc. Właśnie nie pamiętam, czy jeszcze tam był jakiś pokój, ale zaraz zobaczymy. Nie problem sprawdzić. Gdzieś nie musimy włączyć tam zasilania. Okej. Naprzód. Lepiej dla bezpieczeństwa zobaczmy jeszcze tą kratkę schodową. Czy tam trzeba, nie było, trzeba było czegoś włączyć? Może bym miał potrzebę rozciągam ten cały zagajmę, ale wolę się upewnić, tak? Bez tylko grałem w tą grę, słabo kojarzę niektóre fakty. No, trochę sporo pozmieniali. To nie tu. Teraz tu jest światło. Tu. Wszędzie jest światło. Ale słyszę. O właśnie. Właśnie na tych przeciwników to najlepiej spalić całkowicie, bo jakby zostawilibyśmy ich tylko w takich małych płomieniach, to sprawia to, że po jakimś czasie by wstali sami, tak? No dobra. Mamy to za sobą. Przeładujmy. Im mniej benzyny, tym lepiej. Okej. Okay. To zaczyna wyglądać dobra. Teraz będziemy mieli jedną najgorszą rzecz. Naprzód. I teraz tak. Wsadzamy. Dispensing solution now. Did the trick. Warning. You have dispersed a dangerous solution without authorization. Your actions have been logged, and you may be subject to disciplinary measures. You bastard. What the? Yay. Mogę sobie zrobić super ten, apteczkę, dobra. Fuck yeah. Aha, słyszeliście ten dźwięk? Shit! Him again? Hehehej. Oh shit. X gon' give it to ya. Fuck, wait for you to get it on your own. X gon' deliver to ya. Knock, knock, open up the door and spread. If the non-stop pop out the stainless steel. Go hard getting busy with it. Wasz mózg. Czekamy. Damn right, and I
Najgorsze jest to, że on chyba teraz może wejść do innego pokoju. Dobra, i teraz możemy sobie przeczytać skrzynkę tutaj odbiorczą Cut Wrighta. Tak, to my rozproszyliśmy ten cały środek. Dobra. Także więc szybko. Mi się wydaje, że tutaj pan X może wejść. W każdej chwili tak mi się wydaje. Dobra, to będzie nam jeszcze potrzebne w jednej misji. Weźmy tak. Co my tu wziąć? Weźmy sobie szczerbunię. To jest ta dobra szczerba. Okej. Tu chyba jest mało naboi do tej szczerby. Żeby zrobić naboje do szczerby, potrzebujemy zwykłego prochu też. No to akurat połącz. Zróbmy sobie tak. O, to będzie łatwiej zorganizować. Co mamy? Masę noży. Może zrobić dodatkowe naboje do Magnum. Czemu by nie? Zresztą i tak za bardzo nie mam co robić już. A przechowaj. 32 naboje do Magnum. Bardzo pięknie. Już zrobiłem zapis, ok. Właśnie myślę, czy by wziąć Raking Hawk, ale... Będziemy mieli jeszcze jakiś chyba przedmiot do zabrania. Miejsca nie mamy za bardzo znowu. Najpierw się pozbędę tego noża. Właśnie chodzi tam. Przechowaj. Bierzemy tak. Amunicję Magnum. Same Magnum. Jesteśmy dozbrojeni masakrycznie. Pod trójeczką, pod czwóreczką. Mniejsza. Dobra. Czy miotacz ognia by się jeszcze przydał? Dobra, tak, miejmy taką nadzieję, Leon. W sumie chyba już nie będzie nam potrzebny ten. Coś jest? Kaseta. Tu... granat. Dobra, tutaj ostatnio używamy naszego urządzonka. OSS. OSS! Dziwnie to brzmi. No, jak pięknie nam poszło. Szybko. Użyj. To jest chyba ostatni raz, kiedy potrzebujemy OSS. Tak jest. Dobra. Teraz możemy tu już obejrzeć nagranie z kasety. Zobaczymy parę rzeczy. Dr. Birkin, you'll come along with us quietly. You think I didn't know you were coming? This is my life's work. I'm not handing over anything. We have our orders, Dr. Birkin. I'll ask you one more time. Stop! Hold your fire! What the fuck were you thinking? Our orders were to bring him in alive! We're in, sir. But we had a snafu. Target resisted. We had to take him out.
That's correct, sir. Roger that. Just the samples, then. Let's move. So those were G-samples. Dobra, nie potrzebujemy już tego. Możemy wziąć już ten granat. W sumie noszenie tu, takiej osi granatu to jaka przesada według mnie. Przechowaj. Dobra. Na wypadek jeszcze tak, pozbądźmy się miotacz ognia. Trochę zawadza. Otwierzy nam się jeszcze przydał, wyjmij. No, może się przydać jeszcze. Weźmy jeszcze jedną apteczkę, czemu by nie? Dobra, jeszcze coś tu możemy znaleźć. Tak, skrzynkę odbiorcą. To jest. Dobra, kolejne informacje, że Birkin dowiedział się, że firma przestaje dofinansować go, więc chciał sprzedawać to armii. O, tylko to chyba zrobić, jeśli mam te. Zawsze coś. No, akurat mam, więc to połącz. Jest pięknie. Ej, wszystko mamy. Oczywiście tu nie ma zapisu, więc no cóż. Idziemy dalej. Tu mamy ten. Byśmy mieli tam dalej coś. Tu na razie nic nie ma. Okej, tu coś będzie jeszcze. Tak, co my tu mamy? O, mamy ten. To możemy w sumie chyba poszaleć. No. Dużo nabojów się zróbmy do szczeby. Możemy tu zrobić zapis, możemy tu pozbierać sobie jeszcze. A, i mogę zrobić amunicję do magnum. Dobra, to. No nic, tak bywa. Dobra, przechowaj. Możemy zrobić najwyżej kolejną wielką apteczkę z tym. Połącz. No i proszę bardzo, mamy dużo apteczek ogółem, ale sobie przechowamy w razie czego, żeby mieć miejsce na ogólne rzeczy. Albo no ogólnie na jedną rzecz. Coś więcej? Nie, dobra. To ja tutaj zrobię zapis i widzimy się najwyżej w kolejnym odcinku. Także więc trzymajcie się, na razie. Cześć!